Spotykamy się dzisiaj z Państwem pełni niepokoju i to nie jest tylko polityczny wstęp do konferencji prasowej, bo zaniepokojeni są dzisiaj nie tylko ludzie zaangażowani w polską gospodarkę, polską politykę. Ten niepokój dotyczy milionów Polaków, miliony polskich rodzin. Związany jest nie z jakąś teoretyczną statystyką, tylko z bardzo konkretną i bardzo ponurą informacją o kolejnym gwałtownym wzroście inflacji, większym niż prognozowano, chociaż te prognozy i tak były wystarczająco przygnębiające. Mamy dzisiaj komunikat, że inflacja w Polsce sięgnęła 6,8%. Tak naprawdę mamy do czynienia z dość dramatyczną perspektywą dla polskiej gospodarki, dla polskich rodzinnych budżetów. Rządy PiS-u odziedziczyły gospodarkę w bardzo stabilnym stanie i dlatego trochę czasu im to zajęło, zanim doprowadzili do stanu takiego przedzawałowego. Jesteśmy, jakby stoimy w obliczu sytuacji nieznanej od 20 lat. Dzisiaj inflacja jest najwyższa w XXI wieku. Wróciliśmy do poziomu inflacji sprzed naszego członkostwa w Unii Europejskiej. I ta inflacja to już nie jest wyłącznie przedmiot teoretycznych debat ekspertów czy ekonomistów. To jest codzienne doświadczenie każdej polskiej rodziny. Gdybym miał dzisiaj lepszy humor po tym dramatycznym komunikacie GUS-u, to powiedziałbym, że na Halloween nie trzeba się dzisiaj przebierać. Wystarczy pokazać paragon ze sklepu z artykułami spożywczymi albo zaprowadzić rodzinę na stację benzynową i to będzie wystarczająca groza. Ale tu nie chodzi o jakieś zgrabne porównania czy polityczne dowcipy. My wszyscy w Polsce, mówię o moim pokoleniu, też o ludziach trochę młodszych, pamiętamy, co to znaczy inflacja. Co znaczy marnowanie wysiłku życia ludzi, którzy zarabiają, pracują i nagle któregoś dnia okazuje się, że to wszystko obraca się w nicość, że to jest jak krew w piach. Inflacja na poziomie 7% i to bez perspektywy zmiany tego trendu, to jest właśnie marnowanie wysiłku. To jest marnowanie nie tylko tych 30 lat, kiedy odbudowywaliśmy gospodarkę z dobrymi skutkami, ale to jest też marnowanie wysiłku każdej Polki, każdego Polaka, tego indywidualnego, bo za chwilę okaże się, że pieniądze, które trafiają do naszych portfeli, nie starczają na realizację coraz skromniejszych marzeń. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że rząd PiS-u, cała ta ekipa nie będzie w stanie zmienić tego stanu rzeczy. Bo oni się nie zmienią, no ich trzeba zmienić. Tak naprawdę jedyną receptą jest oczywiście odsunięcie tych ludzi od władzy. Kluczowymi powodami, dla których w Polsce inflacja rośnie, dla których jest największa w Europie, dla których na przykład to właśnie w Polsce płaci się najwyższą cenę w relacji do zarobków za metr kwadratowy mieszkania, że właśnie w Polsce wzrost cen energii jest jednym z najwyższych w Europie. Mieścimy się niestety na podium. W każdym takim rankingu Polska niestety bije rekordy. Głównymi powodami, dla których właśnie Polska jest na czele tych czarnych list, to jest niekompetencja tej władzy. Im naprawdę wszystko leci z rąk. Oni naprawdę przez tą niekompetencję potrafili po kilku latach rządów rozwalić jedną z najbardziej kwitnących, najbardziej obiecujących gospodarek nie tylko w Europie. To jest ta niepohamowana żądza pieniądza, ta kradzież środków publicznych już przy świetle dziennym i właściwie każdego dnia. To już prawie na nikim nie robi wrażenia, bo tak często się powtarzają informacje, ale to ma także bezpośredni wpływ właśnie na poziom inflacji. I w niespotykanej skali marnotrawstwo. Znaczy miliardy złotych każdego roku idą albo w jakieś groteskowe
inwestycje typu Ostrołęka, gdzie wybudowano i zburzono te słynne dwie wieże i no, spokojnie miliard złotych poszedł kompletnie na nic, ale mógłbym tutaj mnożyć dziesiątki takich przykładów. Przykładów na niekompetencje, na złodziejstwo, na marnotrawstwo. A płacą cenę ludzie, szczególnie ci, którym w ogóle na co dzień jest dość ciężko. Bo cenę za inflację, cenę za drożyznę, cenę za ich niekompetencje, za to, że wszystko leci im z rąk, płacą przede wszystkim te polskie rodziny, które i tak mają czasami kłopot, żeby wiązać koniec z końcem od pierwszego do pierwszego. Tak jak powiedziałem, nie mam jakichś szczególnych nadziei, że oni się zmienią, że zmieni się nastawienie, że się zaczną przejmować naprawdę tym, co się dzieje gdzieś tam na dole wśród ludzi. Ale sytuacja jest na tyle alarmująca, naprawdę groźna, że no, dzisiaj trzeba bardzo kategorycznie zażądać od nich, aby podjęli przynajmniej te najprostsze decyzje. To nie są jakieś skomplikowane filozofie. Ja na przykład nie rozumiem i myślę, że nikt w Polsce dzisiaj nie rozumie, dlaczego Kaczyński osobiście zabronił podjąć inicjatywę, którą na przykład podjęli Czesi i także inne państwa europejskie. Ta ścieżka jest znana, ona jest prawnie uregulowana, a mianowicie umowa z Komisją Europejską o obniżeniu VAT-u na przykład na prąd, na gaz czy na paliwa płynne. My możemy pomóc sformułować premierowi Morawieckiemu, jeśli się odważy przeciwstawić tej niezrozumiałej decyzji Kaczyńskiego, takie pismo do Komisji Europejskiej. To nie jest żaden problem, naprawdę. Wyliczenia są dość proste i też oczywiste. Jeśli zejdziemy, a taką zgodę można uzyskać, z VAT-em z 23% do zera i chodzi o czasowe, oczywiście w tej konkretnej sytuacji niezbędne działania na rzecz utrzymania cen energii na jakimś jeszcze poziomie do wytrzymania, to moglibyśmy oszczędzić na rodzinę rocznie 325 zł, jeśli chodzi o koszt prądu. Jeśli chodzi o koszt gazu, można dokładnie tą samą drogą, w ten sam sposób uzyskać zgodę na obniżenie czasowe VAT-u też z 23 do zera. I dla ogrzewających gazem mieszkania to byłby już blisko 1000 zł rocznie oszczędność. Dla korzystających z gazu tylko nie jako źródła ogrzewania mieszkania, to byłoby i tak 250 zł oszczędności. I oczywiście to, co najbardziej jest uderzające w ostatnich tygodniach, czyli cena paliwa. Mógłbym przynieść ten słynny kanister Kaczyńskiego i się wyzłośliwiać dzisiaj, ale sytuacja jest zbyt poważna, żeby robić takie inscenizacje. Ale wystarczy, że powiem, że tu także można uzyskać właściwie z dnia na dzień, jeśli się podejmie tę decyzję, a więc zmniejszenie VAT-u z 23% do 0%. Z tych 6 zł, bo to jest dzisiaj koszt paliwa, no, czy na większości stacji on już jest wyższy, do poniżej 5 zł, konkretnie 4,88 w porównaniu do 6 zł, mógłby kosztować litr paliwa tylko dzięki tej decyzji. A więc redukcji VAT-u do 0% czasowo po uzgodnieniu tego z Komisją. I z moich rozmów wynika też jednoznacznie, że klimat na zgodę na tego typu decyzje jest dość oczywisty w Europie. Tak jak wspomniałem, Czesi już przetestowali część tych recept. I to jest jedna sprawa i bardzo proszę wszystkich, żeby to pytanie stawiali non-stop od dzisiaj, bo od tego zależy nie tylko sytuacja finansowa polskich rodzin, ale też nie muszę nikomu mówić, jak bardzo proinflacyjnym czynnikiem są wysokie ceny energii, więc to ma wpływ także na ten trend w średnim i w długim terminie. Jest też drugi postulat, też bardzo konkretny. Kończy się powoli kadencja pana prezesa Adama Glapińskiego. Ja jestem gotów w imieniu Platformy Obywatelskiej złożyć taką
polityczną ofertę. Znaczy Polski nie stać, i to nie jest tylko moja opinia, Polski nie stać na drugą kadencję Glapińskiego. Nie ma drugiego takiego w historii prezesa Centralnego Banku, który myliłby się właściwie we wszystkim. Jeszcze zimą przewidywał w ogóle stagflację w Europie, czyli zjawisko przeciwne do inflacji. Żaden cel inflacyjny, a to jest zadanie Narodowego Banku Polskiego i prezesa Glapińskiego osobiście, żaden z jego prognozowanych i założonych celów się nie sprawdził, nie spełnił. Eksperci mówią jednoznacznie, jego strategia komunikacyjna, zaskakiwanie rynków, wszystko to powoduje dość poważne wstrząsy, także na naszych papierach dłużnych. Polski dług w ostatnich dniach rośnie radykalnie też właśnie dlatego, że tak nieodpowiedzialnie działa prezes Narodowego Banku Polskiego. To jest ten moment, kiedy trzeba zażądać od Kaczyńskiego. Wiem, Glapiński jest jego serdecznym przyjacielem, ale państwo to nie jest takie pisowskie kółko wzajemnej adoracji. Państwo polskie to jest los milionów ludzi. Proszę zaproponować neutralnego, mądrego, odpowiedzialnego prezesa Narodowego Banku Polskiego i my w parlamencie nie będziemy się droczyć, kłócić, jesteśmy gotowi zaakceptować taką kandydaturę. Ale nie można kontynuować tego ciągu nieporozumień i katastrof, niekompetencji i też bardzo dwuznacznych zachowań w Narodowym Banku Polskim. Wiem, o czym mówię. Kiedy pytaliście mnie państwo parę miesięcy temu, co myślę o prezesie Glapińskim, powiedziałem, a znam go też od wielu, wielu lat, że nie pozwoliłbym mu nawet na prowadzenie szkolnej kasy oszczędności. Wtedy niektórzy myśleli, że przesadzam, a ja właściwie nie doszacowałem tego zagrożenia, z jakim się wiąże jego prezesura, bo jemu nie należałoby dać do dyspozycji żadnych pieniędzy. Znaczy, to będzie zawsze się wiązało z bardzo poważnym ryzykiem. Te proste działania mogą liczyć na wsparcie chyba każdego odpowiedzialnego w Polsce człowieka i polityka. I tak jak mówię, jesteśmy gotowi do współpracy, byleby zastopować ten dramatyczny trend. Tu naprawdę chodzi o jakby życie i ten elementarny dobrobyt wszystkich Polaków. Tu już nie ma żartów. Tu wszyscy widzimy, że ta sytuacja sypie się na naszych oczach i bez szybkich i radykalnych kroków naprawdę znajdziemy się w bardzo, bardzo poważnych tarapatach. Dzień dobry, Roch Kowalski, RMF FM. Panie Przewodniczący, ja chciałem jeszcze wrócić do wczorajszej wieczornej debaty w Sejmie, kiedy to z mównicy, i chyba myślę, że nie ma co tu ukrywać, padały tezy kłamliwe, homofobiczne, wręcz skrajnie homofobiczne. Czy w pańskiej ocenie została przekroczona taka granica dopuszczalnej dyskusji w parlamencie? I czy podtrzymuje pan swoją deklarację o tym, że jeśli Platforma doszłaby do władzy, to jedną z pierwszych ustaw byłaby ustawa o związkach partnerskich? Wczorajsza dyskusja to nie jest niestety pierwsza odsłona prawdziwego oblicza tego obozu politycznego, który właściwie już nie ukrywa swojej fascynacji najbardziej radykalnymi, takimi czarnymi i brunatnymi kartami historii Europy. To, co było do niedawna, mogło się wydawać przesadą. Te konotacje z faszyzmem, z tymi momentami w polskiej i europejskiej historii, które do dziś budzą grozę. Te prognozy, te głosy ostrzeżenia, one okazały się niestety uzasadnione. Nie chodzi tu teraz o promowanie tej czy innej idei. Nie chodzi o szczegółowe rozwiązania dotyczące związków partnerskich, chociaż tu zdania nie zmieniam i oczywiście jeśli będziemy dysponowali większością, to będziemy te kwestie regulowali też z uszanowaniem godności i prawa do bezpieczeństwa, do miłości i do szacunku każdego i każdej Polki, każdego Polaka, niezależnie od orientacji seksualnej. Ale stała się rzecz dużo gorsza, ponieważ to jest tylko część tej nowej narracji, bo tu jest i Waffen-SS ministra Dworczyka, i to jest Bąkiewicz
traktujący z pogardą i z taką jakąś bardzo autentyczną brutalnością bohaterki Powstania Warszawskiego. To są te słowa, zdania, decyzje, projekty ustaw, które mają wykluczać i usuwać w cień pogardy i lekceważenia całe grupy ludzi, grupy społeczne. Dzieje się na naszych oczach coś wyjątkowo niebezpiecznego. Wyrodnieje ten obóz władzy. Na razie są to, można powiedzieć, czasami jego marginalia, jego skrzydła, ale tak naprawdę to zło dotyka już samego centrum tej władzy. I te skojarzenia, tak jak powiedziałem, z najbardziej tymi brunatnymi kartami naszej historii są niestety coraz bardziej uzasadnione. I tak jak wspomniałem, to nie jest kwestia poglądów lewicowych czy prawicowych. To nie jest kwestia nawet wrażliwości mniejszej czy większej na równouprawnienie, także jeśli chodzi o różne orientacje seksualne. Tu chodzi o elementarną godność każdego człowieka i o wyjątkowe, postępujące zwyrodnienie ludzi władzy i sił politycznych, które je wspierają. To jest bardzo niebezpieczne dla każdego w Polsce, a nie tylko dla tych mniejszościowych grup, które są dzisiaj atakowane. Kto nie czuje tego, że jakby jeśli to będziemy udawali, że tego nie widzimy, to sami wszyscy staniemy się ofiarami takiej polityki. Nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Cała Polska stanie się ofiarą, każdy z osobna stanie się jakąś mniejszością, która będzie podlegała atakowi, pogardzie, presji tej władzy. Marta Rawicz-Pap. Chciałam zapytać, ponieważ mamy kolejną karę nałożoną na Polskę, tym razem 1 000 000 euro w związku z funkcjonowaniem w dalszym ciągu Izby Dyscyplinarnej. Miał być projekt zmian w Izbie Dyscyplinarnej, nie ma go i czy pan wierzy, że tę sprawę uda się chociażby jeszcze w tym roku załatwić i to za tym idzie też załatwić uruchomienie środków z Funduszu Odbudowy dla Polski? Widzieliście państwo wszyscy tę rozkoszną twarz posła Suskiego, mój ulubiony przedmiot europejskich komentarzy. I pan Suski powiedział, a co to jest 1 000 000 euro dziennie? No przecież on za to nie płaci, znaczy my się na to wrzucamy. Nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego, szczególnie po deklaracjach, bo widać było, że i presja społeczna, presja środowisk sędziowskich, presja Unii Europejskiej, to wszystko spowodowało, że i Kaczyński, i Morawiecki publicznie w Parlamencie Europejskim, w wywiadach prasowych powiedzieli, tak jest, wycofujemy się z Izby Dyscyplinarnej. I to był jakiś sukces nas wszystkich. I była realna szansa, że przynajmniej części tych złowrogich zmian, jakie PiS proponował w wymiarze sprawiedliwości, że część tych zmian uda się zastopować i oprócz tego dostaniemy my Polacy pieniądze z Europy. Nie mam pojęcia, co takiego się stało, że po tych słowach i deklaracjach nie poszły konsekwencje. Nie zdarzyło się to, na co wszyscy czekaliśmy. W kontekście głównego tematu dzisiejszej konferencji, czyli inflacji, drożyzny, braku pieniędzy, Kaczyński mówi, że nie zgodzi się na obniżenie VAT-u, czy akcyzy, czy nie zgodzi się na obniżenie cen paliwa, bo władza potrzebuje więcej pieniędzy, a równocześnie no, lekką ręką mamy płacić 1 000 000 euro tygodniowo tych kar. Więc ja powiem szczerze, ja nie rozumiem, dlatego jestem dzisiaj taki przejęty, bo obawiam się, że ta niekompetencja, ona się przeradza w taką skrajną nieodpowiedzialność. Im po prostu oni... środków dla siebie, dla władzy mają wystarczająco dużo. Oni naprawdę zachowują się tak jak też władza kiedyś, która zawsze sama się jakoś wyżywi i kompletnie nie przejmuje się tym jakby konsekwencjami swoich zaniechań, czasami swojej głupoty, czasami swojego cynizmu, konsekwencjami bolesnymi dla ludzi. Dlatego i chciałbym też, żeby, bo tę sprawę trzeba też wreszcie jasno nazwać, to PiS nakłada te kary na Polskę. Wszyscy wiemy, jakie są umowy, jakie są zobowiązania, jak brzmią traktaty. Te procedury trwają długo. Było 100 okazji, żeby wycofać się z tych bardzo złych dla Polski decyzji, których konsekwencją są kary. To Kaczyński, Morawiecki i PiS nakładają każdego dnia 1 000 000 euro kary na Polaków. I też mogę powiedzieć, jest czas, żeby w każdej chwili się z tego wycofać. I tak jak powiedziałem, przestaję rozumieć, nawet ja, ekspert od dziwnych zachowań Kaczyńskiego, nawet ja przestaję rozumieć ten ciąg zdarzeń jest dla mnie tajemnicą.
Też chciałabym zapytać, jeśli mogę, o założenia ustawy o obronie ojczyzny, którą zaprezentował prezes Kaczyński i pan minister Błaszczak. I czy to w pana ocenie są, czy to jest krok w dobrą stronę, czy należałoby zmienić tą obecną ustawę, która obowiązuje od 1937 roku? Jak pan w ogóle ocenia, tam nowe rodzaje wojska mają być, obrony cyberprzestrzeni? Jak pan się na tą sprawę zapatruje i czy rekomendowałby pan Platformie, klubowi poparcie tego projektu? Projekt PiS-u, jak często w przypadku tej partii, jest na pewno sprytny propagandowo. Przecież nie można być przeciwko obronie ojczyzny. Natomiast i dlatego z tym nie ma co dyskutować. Jest zupełnie oczywiste, że każdy Polak i każda Polka, no w ogóle szczególnie w tych dziwnych, trudnych czasach destabilizacji i nerwów, chcielibyśmy mieć pewność, że jesteśmy dobrze bronieni także przez naszą armię. Ale prawda jest dość okrutna. Jeśli ktoś naraził Polskę na niebezpieczeństwo, jeśli zagrożenie bezpieczeństwa także militarnego dzisiaj jest większe niż przez ostatnich 20 lat, to wynika bezpośrednio i konkretnie z decyzji i polityki PiS-u. Nasza pozycja w NATO jest tak słaba jak nigdy dotąd. Nasze relacje z głównym gwarantem naszego bezpieczeństwa, czyli z Ameryką, najgorsze od czasu odzyskania przez Polskę niepodległości w 1989 roku. Nigdy do tej pory nie mieliśmy do czynienia z taką dewastacją armii, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, zbrojenia, jak za rządów Macierewicza, kiedy był ministrem obrony. Nie pamiętam, aby w takim kryzysie, do jakiego doprowadził PiS, znalazł się polski przemysł zbrojeniowy. Tam jedynym rekordem jest ilość prezesów, która się zmienia jak w kalejdoskopie, jeśli chodzi o Polską Grupę Zbrojeniową. Znaczy tych, którzy mają wyciągać stamtąd pieniądze, tak. Tych jest armia najliczniejsza na świecie, podejrzewam. Natomiast nie ma się to nijak do naszego bezpieczeństwa. Co do konkretnych rozwiązań, proszę tutaj przede wszystkim zaufać tym najbardziej kompetentnym generałom. Oni dzisiaj zabierają głos publicznie i ja podzielam ich opinię właśnie w 100%. Inwestować, zwiększać nakłady, jeśli to tylko możliwe, jeśli trzeba także zwiększać liczebność, ale na pewno kontrola nad finansami, to co najbardziej mnie niepokoi, ale także wielu ekspertów, to, że PiS skoncentrował się w tym pomyśle głównie na tym, żeby to finansowanie tych zmian było poza kontrolą. Mamy zbyt dużo doświadczeń z jawnym i ukrytym złodziejstwem tej władzy, żeby mieć zaufanie do tego typu pomysłów. I po drugie, ta pierwsza prezentacja nie wskazywała na to, żeby PiS rozumiał, na czym polega unowocześnienie i idea nowoczesnego pola walki. Tutaj odsyłam wszystkich Państwa do wypowiedzi generałów, którzy nie potępiają tego w czambuł przecież, bo każdy z nich jest zadowolony z tej wizji, żeby zwiększyć środki i żeby więcej zainwestować w wojsko, ale każdy z nich był też bardzo, bardzo krytyczny co do konkretnych rozwiązań. Czy to był generał Pacek, czy generał Gocuł, czy generał Żański, czy generał Skrzypczak. Oni wszyscy mieli okazję w mediach się wypowiadać i ja w dużej mierze podzielam ich poglądy. To jeszcze ostatnie pytanie, bo chciałabym jeszcze wrócić do tych wyborów, które mieliście państwo wewnętrzne. Chciałam, żeby pan jak pan ocenia swój wynik. Czy jest pan rozczarowany tym, że kandydaci, których pan popierał, dwoje kandydatów, pani poseł Pomaska i pan prezydent Szełemej, nie wygrali? I chciałam też w związku z tym zapytać o dalsze etapy wyłaniania wyborów, bo jeszcze trzeba wybrać nowy zarząd na przykład. Musi zebrać Rada Krajowa, wybrać nowy zarząd. I czy pan kształt tego zarządu już ma w głowie? No, na to pytanie ostatnie, tak, łatwo mi odpowiedzieć, mam w głowie kształt zarządu. Ujawniłby pan trochę szczegółów? Nie. Natomiast mogę zapewnić, że to, do czego zawsze zmierzałem w Platformie, część z państwa może pamięta, że skłoniłem Platformę, to też nie było łatwo, wiele, wiele lat temu, na przykład do suwaka, tak zwanego, wiecie o co chodzi, znaczy tak, żeby urealnić tę równowagę, jeśli chodzi o kobiety i mężczyzn na listach do parlamentu. Jeśli chodzi o wybory wewnętrzne, mój wpływ był na to umiarkowany. Jedyną kandydującą wsparłem właśnie z tego względu, chociaż nie mam osobiście, nie smucę się, że szefem regionu został marszałek Struk tam na Pomorzu, bo to jest
świetny marszałek, mój przyjaciel, więc, więc no, nie mogę być na niego obrażony z powodu tego deficytu, który ma, to znaczy, że nie jest kobietą. I więc akceptuję te wybory, a to, że w Platformie są ludzie, którzy mają w niektórych sprawach inne zdanie niż ja, to jest, znaczy ja się bardzo cieszę, bo częściej czytam komentarze, że jestem jakimś dyktatorem, który nie znosi sprzeciwu czy oporu. Ludzie w Platformie są bardzo pod tym względem i otwarci, i odważni. I to są jakby też tego dowody i przykłady. Mogę Państwa zapewnić, że tam, gdzie to będzie zależało ode mnie, ja będę proponował wiceprzewodniczących, będę proponował członków zarządu, tam będę proponował nie tylko tyle samo, ale więcej kobiet niż mężczyzn, żeby tę chwiejną równowagę jako taką utrzymać. A kiedy ten nowy zarząd byłby powołany i kiedy ta rada mogłaby się zebrać? Zakładamy, że ta rada, no to jest duże grono ludzi, powinna spotkać się do końca listopada, ale oczywiście od razu zastrzegam się, nie wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja pandemiczna. Ale w planie mam przeprowadzenie tej rady do końca listopada. Dzień dobry, kłaniam się, Jan Piotrowski, TVN24. Chciałbym zadać trzy krótkie pytania, dwa właściwie doprecyzowujące to, o czym pan mówił, o tych propozycjach. Na jak długo sugerowałby pan obniżenie VAT-u na te kategorie produktów, o których tutaj mówiliśmy? Po drugie, kto byłby takim kompromisowym kandydatem na prezesa Banku Centralnego, biorąc pod uwagę, jak trudno kompromis wobec poszczególnych stanowisk uzyskać w siłą politycznym w Polsce, chociaż Rzecznik Praw Obywatelskich jest jakimś wyjątkiem tutaj. I wreszcie trzecia kwestia, już nie z tym związana. Marsz Niepodległości wygląda na to, że odbędzie się pomimo sądowego zakazu. Czy ma pan jakiś komentarz? Co do tej ostatniej sprawy, ja właściwie pomyślałem sobie, że jako motto do tych zdarzeń z ostatnich tygodni i jako motto także na 11 listopada mi wystarczą i uważam, że warto się wsłuchać w te słowa jeszcze raz. Słowa pani Wandy Traczyk-Stawskiej po manifestacji, w której pan Bąkiewicz w taki niestandardowy sposób zagłuszał bohaterkę Powstania Warszawskiego, a później pozwalał sobie też na takie uwagi, no nie do zaakceptowania. Pani Wanda powiedziała wówczas, że wśród nich są ludzie, którzy biją kobiety, a ja biłam hitlerowców. Ja właściwie uważam, że ci, którzy są organizatorami tego marszu, pan Bąkiewicz, jego ideowi pobratymcy i koledzy, oni tak naprawdę będą szli w marszu wstydu. Myśli i takie pozytywne emocje wszystkich przyzwoitych Polek i Polaków będą przy pani Wandzie i innych bohaterach powstania, a nie przy tych ludziach, którzy na naszych oczach zmieniają polski patriotyzm w najbardziej taką brutalną wersję polskiego nacjonalizmu. I kwestia VAT-u i kandydata ewentualnego. Naturalnym czasem na tego typu przedsięwzięcie wydaje się jeden rok. Ale tak naprawdę zostawmy to tym, którzy ten wniosek będą, mam nadzieję, że złożą, bo trzeba brać pod uwagę różne okoliczności. Być może 6 miesięcy będzie wystarczające, być może dynamika się poprawi, sytuacja na rynkach i tak. Znaczy tu trzeba, ja nie mam tutaj żadnej doktryny, ja nie chcę narzucać żadnych swoich wyobrażeń. Tak jak powiedziałem, to co mówię, to nie jest podpowiedź, bo oni nie wiedzą. To jest gorący apel, żeby zrezygnowali z tego uporu, żeby w tym konkretnym przypadku zareagowali tak jak trzeba, tym bardziej, że ta dynamika inflacji jest naprawdę już nie niepokojąca, ale powiem szczerze, przerażająca. Ale ja bym gotów zaakceptować każde działanie, które ma służyć powstrzymaniu, zredukowaniu tego zagrożenia, więc nie proszę tego nie traktować jako jednoznaczną rekomendację, ale wydaje się logiczne, że rok i ten rok nie byłby jakiś trudny do zniesienia z punktu widzenia budżetu państwa, bo ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że to są także koszta, które ponosi budżet państwa, ale ja nie chcę... Ale akurat to wyliczenie mam w głowie. To, żeby ludzie za gaz nie zapłacili więcej, żeby obniżyć VAT i zneutralizować efekty tej inflacji, jeśli chodzi o gospodarstwa domowe. Mówiąc krótko, żeby
pokryć to, co przez redukcję VAT-u budżet by stracił, to wystarczy te słynne 2 miliardy, które Kurski i rządowa telewizja dostały jako dodatkowy bonus na propagandę nienawiści i konfliktu. Akurat konkretnie te pieniądze na rok, które dostaje Kurski ekstra de facto, one by wystarczyły, żeby pokryć koszta podwyżek cen gazu dla wszystkich polskich rodzin. Dziękujemy bardzo. Dzień dobry, Miłosz Kłoczek, TVP Info. Odnosząc się do tematu konferencji, no, pan na pewno ma świadomość, że siła nabywcza pieniądza wcale się nie zmieniła. Mówiąc o tej inflacji, też mógłbym się odwołać do danych statystycznych, bo kiedy pan wyjeżdżał do Brukseli, kwota minimalnego wynagrodzenia to było 1600 zł. Od stycznia przyszłego roku to będzie 3000 zł brutto, więc została przez 6 lat ta kwota podwojona, więc jakby pan mógł odnieść się do tej kwestii właśnie, że siła nabywcza pieniądza wcale nie spadła. I też mówi pan o konieczności zniesienia tego VAT-u. To pytam, dlaczego Platforma Obywatelska tak ochoczo VAT-u nie znosiła, czy nie zmniejszała stawki VAT-owskiej, tylko pan podniósł VAT do 23%. I to jest jakby pierwsze pytanie. Drugie pytanie w nieco innym obszarze Unii Europejskiej, bo po powrocie z ostatniego szczytu unijnego i szczytu EPP, Europejskiej Partii Ludowej, pan przewodniczący powiedział, że rozmawiał z wieloma premierami i kanclerzami o sytuacji związanej z praworządnością w Polsce i że nikomu do głowy by nie przyszło, żeby pieniądze Polakom zabierać. Z kim konkretnie pan rozmawiał, gdyby pan mógł wymienić tych premierów i tych kanclerzy, z którymi pan rozmawiał, kto panu takie gwarancje udzielił? Ja nic nie mówiłem o gwarancjach. Powiedział pan, że nikomu do głowy by nie przyszło, żeby Polakom te pieniądze zabrać, więc rozumiemy, że pan takie gwarancje otrzymał. Nie, proszę pana, jeśli pan słyszy swoje pytanie, to już się pan wstydzi. Nie powiedziałem nic. Wstydzę się, proszę mi nic nie sugerować, tylko proszę mi powiedzieć, z kim pan rozmawiał. Teraz, tak, panie teraz ja mam głos, także proszę odsunąć się od mikrofonu. Jeżeli pan mówi, że są gwarancje... Proszę pana, teraz ja chcę odpowiedzieć na pańskie pytanie. Muszę wyeliminować tezę zawartą w pańskim pytaniu. Nie dziwi mnie to, znamy pańską misję, ale nie znaczy to, że będę ulegał tego typu manipulacji. Nie mówiłem nic o żadnych gwarancjach. Mówiłem o tym, że wszyscy moi rozmówcy, w tym nowy kanclerz Austrii, wieloletnia kanclerz Niemiec, premier Słowenii i równocześnie lider prezydencji słoweńskiej, wicepremier Irlandii, premier Chorwacji, wicepremier Belgii, premier Grecji, premier Słowacji. To było grono, z którym siedziałem na szczycie Europejskiej Partii Ludowej przy jednym stole na kilka godzin przed rozpoczęciem szczytu Rady Europejskiej. I wszyscy moi rozmówcy bez wyjątku, z różnym nastawieniem, z różnym temperamentem. Premier Jansza jest bardziej tolerancyjny wobec PiS-u i Kaczyńskiego. Można sobie wyobrazić, że na przykład wicepremier Irlandii z różnych powodów jest o wiele bardziej krytyczny wobec rządów PiS-u w Polsce. Ale wszyscy bez wyjątku bardzo by chcieli, i to było zupełnie jednoznaczne, bardzo by chcieli, żeby rząd polski podjął takie decyzje, które umożliwią odblokowanie pieniędzy dla Polski i wypłacenie tej pierwszej zaliczki. Nikt nie jest zainteresowany awanturą. Każdy chciałby, bo każdy ma swoje kłopoty dzisiaj, żeby Unia Europejska działała jak jeden mechanizm, żeby żadne państwo nie czuło się pokrzywdzone. I każdy mój rozmówca z mniejszym lub mniejszym naciskiem mówi także o bezwzględnej potrzebie szanowania prawa europejskiego i praworządności. W związku z tym to jest ciągle dobry klimat, bo tam nikt na nikogo, pan musi znać to słowo dobrze, tam nikt na nikogo nie szczuje. Tam każdy każdemu chce pomóc. Na tym polega filozofia Unii Europejskiej. I tego typu deklaracje, nie gwarancje, deklaracje od każdego z nich słyszałem wielokrotnie. I warto z tego po prostu skorzystać. I to nie jest jakaś moja zasługa, to nie jest mój lobbying. To są takie oczywiste i naturalne dla Unii Europejskiej fakty. A ja też robię wszystko, co w mojej mocy. Ona jest ograniczona. Ja dzisiaj nie jestem premierem, prezydentem. Mogę trochę wpływać, mogę przekonywać, ale nie ja podejmuję dzisiaj decyzję. Ale też proszę wszystkich moich rozmówców. No tam jeszcze była szefowa komisji Ursula von der Leyen, która jest także członkinią naszej tej Europejskiej Partii Ludowej,
żeby znaleźli taki sposób na wyjście z tego klinczu, żeby równocześnie ratować polską praworządność i dać pieniądze Polakom, bo one, jak już to wiele razy powiedziałem, one nam się Polakom po prostu należą. I no, będziemy ciągle czekali na... Ale tutaj no, ruch jest po stronie PiS-u i po stronie pisowskiego rządu. Prosty jak drut. Gdyby Kaczyński i Morawiecki tego publicznie nie zapowiedzieli, no to ja mógłbym jakoś się zastanawiać, czy istnieją jakieś inne warianty. Ale skoro zapowiedzieli, że są gotowi wycofać się z Izby Dyscyplinarnej, a więc chodzi o ten pierwszy krok, jakby o ten pierwszy odwrót z tego ataku na polski wymiar sprawiedliwości, to ja to wiem, ja to mówiłem też publicznie, że to będzie bardzo dobry jakby powód, nie chcę powiedzieć pretekst, ale powód, żeby przynajmniej zaliczkę wypłacić Polsce. I co stoi na przeszkodzie, żeby to zrobić? Ja tego nie rozumiem. Proszę mnie o to nie pytać. Pan zapyta Ziobry i Kaczyńskiego, dlaczego oni, jeśli sobie budują większość dla różnych brudnych, podejrzanych interesów, są w stanie kupić głosy, są w stanie kupić posłów, żeby głosować na rzecz swoich interesów politycznych, a nie są w sprawie, która dotyczy miliardów euro dla Polski, nie są w stanie zbudować większości, to proszę do nich kierować to pytanie. Dlaczego? Jak się łatwo państwo domyślacie, Platforma Obywatelska i osobiście, my nie będziemy bronić Izby Dyscyplinarnej. No to o co chodzi? W czym jest problem? To powinno być dzisiaj na Sejmie. Nie ten wczorajszy ponury, brunatny cyrk. Tylko wczoraj na Sejmie powinna być szybka decyzja, która odblokuje pieniądze dla Polski. Ja naprawdę jestem taki tym przejęty, bo ja naprawdę nie rozumiem, o co im chodzi. Dlaczego zajmują się od rana do wieczora prowokowaniem konfliktów, atakowaniem, szczuciem, a mają taką prostą ścieżkę, żeby dostać pieniądze i tu, jeśli chodzi o VAT i jeśli chodzi o te wielkie pieniądze europejskie. Ja po prostu tego nie rozumiem. No, robią to na złość swojej ojczyźnie, no jakoś mi się ciągle nie chce w to wierzyć, że można mieć tyle złej woli. Jeśli chodzi o siłę nabywczą, ja absolutnie tego nie kwestionuję. Znaczy wiadomo, że na tym polega te 30 lat, że idziemy do przodu. Ja mówię o konkretnych decyzjach i jednemu się będzie podobał rząd z Platformy i tamte czasy, drugiemu może się podobać bardziej ten czas. Ja mówię o konkretnej sytuacji. Znaczy, co zrobić, żeby inflacja nie zżarła efektów pracy, owoców pracy ludzi. I mówię o bardzo prostych i konkretnych decyzjach, które można podjąć. Ja mogę powiedzieć, że w momencie, kiedy podjęliśmy działania antyinflacyjne, pamiętam rok 2011, to był, powoli się kończył ten kryzys światowy. Inflacja wtedy osiągnęła, sięgam do pamięci, ale chyba jestem dość precyzyjny, chyba gdzieś koło 4,5%. I jakby wzrost inflacji wydawał się wtedy dla nas bardzo poważnym zagrożeniem dla ludzi. I podjęliśmy działania, które doprowadziły, że wtedy, kiedy ja oddawałem władzę, a więc niespełna 3 lata później, inflacja była na poziomie zero. I ważne są jakby decyzje i nastawienie, do czego zmierzamy. Ja ten wykres, no nie wiem, czy państwo to zobaczą, ale ja się tym niepokoję. To znaczy, to jest ostatni rok, jeśli dobrze pamiętam. Tak? Tak, to jest ostatni rok. Ale jakbyśmy pokazali wykres, nie wiem, czy mamy 6 lat rządów PiS-u, bo okej, można powiedzieć, no rok. No, trudny kontekst na świecie, dziwne zdarzenia, ale to może mamy tutaj ten wykres 6, ale to chcę panu powiedzieć, bo możemy to państwu wysłać, że wykres za 6 lat będzie mniej więcej tak samo wyglądał, taka dynamika. I rok po roku jest coraz gorzej, a teraz to jest poza kontrolą. My się tym martwimy. Ja nie chcę zanudzać tutaj, ale czytajcie sami państwo, rozmaitych ekspertów z lewa, prawa, ze środka, to co wyprawia Glapiński, począwszy od komunikacji, sposobu podejmowania decyzji i zaniechań, prognoz, to naprawdę za głowę się złapać i uciekać. Bo nie będzie mi pan mikrofonu zabierał, bo czy to jest realizacja postulatów? Nie, jeszcze ja dopytam. Panie rzeczniku, no proszę nie robić tutaj naprawdę żartów sobie z tej konferencji prasowej. To jeszcze w ramach ostatniego pytania.
do powiedzenia też riposty, bo jeżeli Pan mówi, że ja doskonale znam pojęcie szczucia, no to spytam, czy pan zna na pewno doskonale pojęcie zdrady. A jeżeli Pan zna pojęcie zdrady, to czy Pan rekomendował europosłom Platformy Obywatelskiej to, żeby głosowali za rezolucją, która nakłania Komisję Europejską do wstrzymania wypłaty Polsce środków z Krajowego Planu Odbudowy? Czy Pan jest dumny z tego, że europosłowie Platformy tak zagłosowali, czy na Pana prośbę? Jak byłem w Pana wieku mniej więcej, byłem przesłuchiwany przez SB. Pamiętam, to był rok 82 czy 83. Byłem wtedy aresztowany i wiedziałem, bo miałem już pewną praktykę i doświadczenie, że jedyną metodą jest odmawiać odpowiedzi na zadawane pytania. Wie Pan co, tak szczerze powiedziawszy, jak słyszę TVP Info i tego typu pytania, to mam déjà vu. Znaczy czuję się mniej więcej tak samo, jak wtedy, kiedy przesłuchiwał mnie funkcjonariusz SB. I Pan chyba pewnie coś o tym wie. Grzegorz Kępka, Polska Wydarzenia. Chciałem się zapytać o sytuację na granicy. To znaczy, czy jest możliwa i jaka akcja jest możliwa międzynarodowa Polski i Unii Europejskiej, żeby trochę powstrzymać albo bardzo powstrzymać Łukaszenkę, które nam podsyła tutaj migrantów, uchodźców, to po pierwsze. Po drugie, jak Pan podchodzi w ogóle do akcji budowy muru? Czy Pan akceptuje, czy nie akceptuje, na jakich warunkach, ewentualnie jakich? I ostatnia sprawa, chyba budząca największe społeczne emocje, co z tymi ludźmi, których znajdujemy w kukurydzy, na polach, czy odsyłać ich, czy do ośrodków kierować? Czy ma Pan jakiś pomysł, co z tym trzeba zrobić? To jest pierwsza taka refleksja, że Polska ma, można powiedzieć, pełne poparcie w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o starania, działania na rzecz zatrzymania nielegalnej migracji. I ma też pełną taką potencjalną solidarność Unii Europejskiej w tej nie przez nas przecież sprowokowanej konfrontacji z Łukaszenką. Nie wiem dlaczego, no to może wynikać z faktu, że nie mamy już od wielu miesięcy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w ogóle jakby ten byt przestał praktycznie funkcjonować. Jeśli dobrze zauważyłem, to ostatnia aktywność MSZ-u to jest wypowiedź, że Polacy są prześladowani na Ukrainie. To wydaje się wczoraj wiceminister spraw zagranicznych uznał za stosowne otworzyć kolejny front. Natomiast nie widzę jakichś realnych śladów, koncepcji, pomysłów ze strony polskiego rządu, jak mobilizować Unię Europejską do praktycznych działań przeciwko Łukaszence. Ta sytuacja z migracją, moim zdaniem, w jeszcze większym stopniu motywuje przynajmniej niektórych polityków europejskich, żeby poważnie potraktować ostre sankcje, nawet bardziej. Ja przepraszam, ale to są jakieś kłopoty? Ktoś komuś coś zasłaniał, tak? I oczywiście pytanie o konkretne działania przeciwko Łukaszence, czyli też zakres sankcji. Ja bardzo chciałbym poznać właśnie plan działania polskiego rządu i propozycje pod adresem całej Unii Europejskiej, w jaki sposób sankcje zaostrzyć. I czasami mam wrażenie, że dla PiS-u ten konflikt na granicy i ta sytuacja na granicy jest politycznie zbyt opłacalna, żeby podjąć prawdziwe kroki na rzecz rozładowania tego konfliktu. Jeśli chodzi o ludzi na granicach, nic nas nie zwalnia z obowiązku przestrzegania zarówno zasad prawnych, ale też zwykłej przyzwoitości i takiej humanitarnej wrażliwości. I pomoc, no szczególnie dzieciom, należy się jako rzecz taka zupełnie oczywista. Z wielkim opóźnieniem, dziwiłem się, że tak długo czasu to zajęło episkopatowi, ale nawet ze strony Kościoła, który dotychczas bardzo wspierał PiS w większości działań, nawet tutaj sygnały stały się dużo bardziej jednoznaczne. Więc może to ośmieli władze pisowskie jakby w rozdzieleniu tych dwóch jednak różnych rzeczy. Czyli jak zachować się przyzwoicie, tak jak człowiek i pomagać tym, którzy mogą w każdej chwili umrzeć, zachorować i to są dzieci, kobiety na naszej granicy.
jak skutecznie starać się ograniczać, redukować i zatrzymywać nielegalnie przekraczających granice. Tak naprawdę jednym z najprostszych technicznych sposobów jest przyjmowanie tych uchodźców, którzy przedostali się na naszą stronę, czyli żeby nie było tego budzącego wątpliwości i prawne, i moralne, tak zwanego pushbacku, tego wypychania, takiego siłowego wyrzucania z powrotem do lasu dzieci, bo na końcu taki obraz przecież zostaje. Więc należałoby jednak pomyśleć o sprawnym zorganizowaniu systemu przyjmowania jak najszybciej wniosków azylanckich, rozpatrywania ich jak najszybciej i szczególnie z tymi państwami, z którymi to jest możliwe, na przykład Irak, deportowania tych, którzy nie zasługują na azyl polityczny, którzy z jakichś powodów, z reguły ekonomicznych przekraczają granice nielegalnie, ale nie spełniają tych wymogów politycznego azylanta i po prostu można tych ludzi odsyłać. To nie jest też nic fajnego i nic przyjemnego, ale przynajmniej mielibyśmy poczucie, że mamy to uregulowane, zorganizowane, zgodne z prawem międzynarodowym i elementarnie humanitarne. Jeśli chodzi o mur, każda instalacja, która zabezpieczy naszą granicę przed nielegalnymi przekroczeniami, jest pożądana. To, co mnie niepokoi, to oczywiście dotychczasowe zaniechania. Rząd PiS-u dostał instrumenty wyjątkowe, żeby kontrolować sytuację na granicy, włącznie ze stanem wyjątkowym, przedłużonym. I tak naprawdę polska granica z Białorusią przecieka tak jak wcześniej. Znaczy wszystko to, co dostali do dyspozycji, w ich rękach nie działa. Zasieki okazały się groteskowe, a stan wyjątkowy jest, zdaje się, raczej wymierzony w polskich dziennikarzy i w polskich obywateli, którzy chcą tam pomóc uchodźcom, a w ogóle nie działa jako tak naprawdę zapora. Mówimy o tysiącach nielegalnych przekroczeń nadal. Jeśli taki mur, oczywiście pod kontrolą, to co mnie niepokoi, podobnie jak z tymi pomysłami na armię, że oni chcą znowu dziesiątki i nawet setki miliardów w przypadku wieloletnich planów, jeśli chodzi o wojsko, setki miliardów złotych wydawać poza kontrolą. No to tu skojarzenie i taka obawa jest jednoznaczna i wiemy dlaczego. Mamy za dużo doświadczeń, co robi PiS z pieniędzmi, nawet jak są kontrolowane. I mamy pewność, co się stanie z pieniędzmi, jeśli one są zupełnie poza kontrolą parlamentu albo inną formą kontroli społecznej. Więc co do muru, co do twardego stosowania prawa międzynarodowego, co do potrzeb humanitarnych, wszędzie odpowiem tak. Nie zgodzę się na to, co tak PiS sobie trwanie wymyślił, że albo jesteś za PiS-em, to znaczy, że jesteś za bezpieczeństwem, albo jesteś przeciwko PiS-owi, to wtedy jesteś za otwarciem granicy i redukcją naszego bezpieczeństwa. Bo tak naprawdę jest dokładnie odwrotnie. Znaczy, nigdy Polska w tych ostatnich 30 latach nie była w takiej przestrzeni niebezpieczeństwa i geopolitycznego, i militarnego. Nigdy nie było tak niestabilnej granicy. Wszystko to, co wiąże się z poczuciem bezpieczeństwa, już nie mówię o poczuciu przyzwoitości, jest dzisiaj bardzo mocno osłabione. Rządzi PiS, mają gęby pełne frazesów o bezpieczeństwie narodowym i o bezpieczeństwie obywateli, tylko zawsze tak się zdarza, że jak oni rządzą, to wszyscy zaczynają się czegoś bać. Adamina Sajkowska, Polsat News. Panie przewodniczący, to jeszcze chciałam zapytać, czy chciałby pan odtworzyć pakt senacki w przyszłych wyborach? Czy będzie pan rekomendował stworzenie wspólnej listy i będzie pan o takiej wspólnej liście rozmawiał z liderami innych partii? I czy pana zdaniem pakt senacki jako taki zdał test i ta współpraca na opozycji wszystkich partii? Będę niedługo rozmawiał z Markizejem. To jest polityk węgierski, który wygrał prawybory na węgierskiej opozycji. Będzie kandydatem na premiera i daje szansę, jeszcze nie gwarancję, ale szansę na zjednoczenie węgierskiej opozycji w kwietniowych wyborach. Mówię o tym przykładzie, żeby powtórzyć to, co głęboko w to wierzę, że zadaniem wszystkich liderów opozycyjnych jest budowanie takiej atmosfery, takiej przestrzeni wspólnej, porozumień, wspólnej pracy, żeby w wyborach do Senatu na pewno, a w wyborach do Sejmu, no daj Boże, że jakby też się na to zdecydują, żeby budować listę, która może rzeczywiście wygrać wybory.
Ja mówię o tym zawsze powściągliwie. Jestem szefem największej partii opozycyjnej, ale nie chcę nikomu niczego narzucać. Powiedziałem to i będę powtarzał. Nasze jakby intencje są oczywiste, szczere i w pełni otwarte. Będziecie gotowi do podjęcia inicjatywy o budowaniu wspólnego politycznego bloku. Jestem do dyspozycji choćby dziś wieczorem, jutro rano, każdego dnia. Jeśli potrzebujecie więcej czasu, przegrupowań, jak odbudowy własnej pozycji. Rozumiem, jestem za długo w polityce, żeby nie rozumieć różne obawy i potrzeby. Okej, dadzą znać, będę gotowy do takich rozmów. I myślę, że co do Senatu, to tutaj logika jest tak oczywista, że chyba nikt nie zrobi jakiegoś błędu czy wyłomu. Jeśli chodzi do wyborów do Sejmu, no ja będę robił wszystko, żeby przekonać partnerów do wspólnego działania. Bardzo dziękujemy. To ostatnie pytanie. Dziękuję. Dziękujemy panie premierze, dziękujemy państwu za udział w konferencji. Dziękuję. Do zobaczenia.